Hej, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy film, w którym postaram Wam się pokazać, jak ja planuję swój taki meal planner, czyli taki planner z posiłkami na cały tydzień. Pamiętam, jednego razu zadałam Wam pytanie na Instagramie, czy planujecie swój taki tydzień właśnie obiadowy. I naprawdę tylko mała część z Was zaznaczyła, że tak. I też później po tym pytaniu dostałam mnóstwo zapytań. W ogóle jak to jest możliwe, że mi się udaje zrobić taki plan na obiady i że zakupy robię tylko raz w tygodniu? Bo właśnie najważniejsze w tym planowaniu tych obiadów, tego meal planera jest to, że na zakupy jedziemy tylko raz w tygodniu, a uwierzcie mi, że są osoby, które takie zakupy robią nawet raz na dwa tygodnie. I co jest tym najważniejsze, to, że taki sposób planowania naszych obiadów, naszych posiłków jest ogromna oszczędność czasu. Pomyślcie sobie, że jadąc na takie zakupy raz w tygodniu, spędzając na takich zakupach 2 godziny, przez resztę tygodnia możemy ten czas, który byśmy poświęcili na zakupy, wykorzystać w zupełnie inny sposób. Jakieś kilka lat temu takie codzienne zakupy było dla mnie taką jakby rozrywką. Zawsze zabierałam jeszcze wtedy małego Franka codziennie rano do sklepu. Spędzaliśmy na tych zakupach godzinę lub dwie i to była dla nas taka rozrywka i później nie miałam na nic innego czasu, bo te jakby 2 godziny spędzałam na tych zakupach zamiast sobie znaleźć jakąś pożyteczniejszą rzecz do zrobienia. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak sobie zaplanować taki planer posiłkowy i uwierzcie mi, naprawdę nie jest to trudne, a dzięki temu zaoszczędzicie mnóstwo czasu, także zapraszam! I teraz może zacznijmy od tego, że do zaplanowania takiego tygodnia z jedzeniem będziemy potrzebować tylko dużą białą kartkę. Uwierzcie mi, najlepiej takie planowanie swojego tygodnia zacząć od czystej kartki. Nie zaczynajmy od kupowania takiego gotowego planera, bo te planery nie zawsze dopasowane są pod naszą rodzinę i często nas zniechęcają właśnie do takiego rozpisania sobie posiłków. I naprawdę mówię to z własnego doświadczenia, bo już miałam kilka takich planerów i żaden nie pasował mi i dlatego też często mnie to zniechęcało do tworzenia takiego planera, bo często się denerwowałam, że to mi się nie mieści, to mi się nie mieści. A jeśli zaczniecie od takiej czystej kartki z paroma kolorowymi flamastrami, naprawdę sprawi Wam to dużo większą przyjemność tworzenie własnego takiego planera, niż wypełnianie już takiego gotowego. Także zapraszam! Górną część naszej kartki przeznaczamy na wypisanie dni tygodnia. Zaczniemy od poniedziałku aż do niedzieli. Następnie wypisujemy posiłki, które spożywamy w ciągu dnia. Oczywiście zaczynamy od śniadania, później może to być na przykład drugie śniadanie albo przekąska, lunch i u nas na końcu jest obiad, ponieważ obiad to jest nasze ostatnie danie, które jemy do godziny 18:30. Przy każdym posiłku wypisuję inicjały naszych imion, ponieważ czasami zdarza się tak, że każdy z nas je inne śniadanie, tak samo coś innego na przekąskę i na obiad. Jak wiadomo, każdy ma inne kubki smakowe, więc nie każdemu będzie smakowała na przykład owsianka na śniadanie. Ktoś na przykład będzie wolał kanapkę z jajkiem sadzonym. Teraz przejdziemy do czynności najważniejszej, czyli do wypisania wszystkich potraw, które będziemy spożywać w ciągu dnia. U nas na przykład na śniadanie Antek i ja jemy owsiankę, Franek je płatki kukurydziane z mlekiem, a Patryk to już zupełnie inna bajka. Tak jak mówiłam, każdy ma inne kubki smakowe i każdy je to, co po prostu mu jak najbardziej pasuje w ciągu dnia. I tak dalej na przekąskę też wypisujemy posiłek, który będziemy spożywać, tak samo na obiad czy na przykład na kolację.
Taką listą dużo prościej i dużo szybciej sporządzimy naszą listę zakupów, która później sprawi nam dużo większą przyjemność w realizacji naszych zakupów. Teraz, kiedy nasz plan z obiadami jest już gotowy, z obiadami, ze śniadaniami, tak jak widzieliście, ja na swoim planerze wypisałam wszystkie dni tygodnia. Do tego, do każdego dnia mamy śniadanie, przekąskę, lunch i obiad. U nas nie ma kolacji, ponieważ obiad jest w godzinach 17:30, 18:00 i my po 18:00 jakby już, po 18:30 już nic nie jemy. I do każdego jakby dania, czyli do śniadania mamy i Antka, i Franka, mnie i Patryka, czyli każdy z nas je prawie coś innego. Zdarzają się takie sytuacje, że jemy wszyscy tak samo, ale niestety, no, mając dzieci, które są troszkę wybredne co do jedzenia, musimy sobie ustalić tak menu, żeby każdemu smakowało. I teraz nie mówię o tym, żeby każdemu gotować coś innego. Ja zawsze robię tak, że jak gotując jeden obiad, myślę o tym, co w tym obiedzie mogę zrobić i dla nas dobrego, i jakby dla dzieci. Nie ukrywam, że Antek, nasz Antek je wszystko. Niestety Franio jest takim bardzo wybrednym dzieckiem, dlatego jest z nim więcej pracy, ale to zaraz Wam wszystko opowiem. I na przykład w poniedziałki na śniadanie Antek zawsze je owsiankę, Franek zazwyczaj je płatki z mlekiem, ja też jem owsiankę z Antkiem, a Patryk w pracy już ma jakby swoje takie już śniadania, które też mamy wpisane na liście, ponieważ jadąc właśnie na zakupy, na te tygodniowe zakupy, siadam sobie do takiej listy obiadów, śniadań i robię sobie listę rzeczy, które potrzebuję do zrobienia danej potrawy. Czyli jak mamy owsiankę, do owsianki Wam potrzebuję mleko, płatki owsiane i zazwyczaj jakieś owoce. I moja lista już się składa z tych produktów. Na przykład na snacka, na przekąskę chłopcy mają tosty z serem, czyli do tostów potrzebuję chleb i ser. I mając taki plan całego tygodnia przed sobą, sporządzamy do tego całą listę produktów, które potrzebujemy. I tak tworzy się nam nasza lista zakupowa na cały tydzień i dzięki temu wiemy, znamy wszystkie produkty, które nam będą potrzebne przez cały tydzień. I plusem tego jest to, że jadąc na zakupy nie kupujemy niepotrzebnych produktów, przez które czasami nasza waga trochę idzie do góry, bo a tutaj kupimy czekoladę, a tutaj kupimy jakiś napój wysokosłodzący, a jadąc na zakupy już z gotową listą produktów, takie półki niepotrzebne omijamy dużym łukiem i dzięki temu oszczędzamy po pierwsze pieniądze, po drugie czas, a po trzecie ograniczamy rosnącą wagę. Teraz może trochę nawiążę do tych obiadów, bo nie chcę, żebyście mnie zrozumieli, że dla każdego członka naszej rodziny muszę gotować osobny obiad. W tym wszystkim właśnie chodzi o to i tutaj będzie najlepszym przykładem, jak gotuję na przykład zupę. Mam zapisane w moim planerze, że dzisiaj na przykład mamy zupę ogórkową i wiem, że moje dzieci w życiu nie zjedzą tej zupy ogórkowej i robiąc tą zupę już, jak mam zrobiony wywar na zupę, ziemniaki w środku, no wiecie, typowy polski wywar na zupę i na końcu dodajemy ten przecież z ogórkami, to ja po prostu odlewam dla chłopców ten wywar i na przykład dodaję do niego
kaszę, taki krupnik wtedy nam wychodzi, moi chłopcy uwielbiają krupnik, a do tego drugiego garka po prostu wlewam ten przecier z ogórków. No i chłopcy mają na przykład zupę krupnik, a my mamy ogórkową, ale też nie zapominajmy o tym, że możemy, jeśli nie wiemy, że nasze dzieci lubią ogórkową, to po prostu dajmy im ją spróbować. Następnym razem już będziemy wiedzieli, czy ją po prostu polubili, czy po prostu odczekajmy tą chwilę i nie wmuszajmy dzieciom nic na siłę. Nie wiem, kolejnym takim przykładem może być curry z ryżem i z kurczakiem. I robiąc taki sos do curry, niektórzy lubią pikantny, niektórzy lubią łagodny, niektórzy lubią z dodatkiem warzyw, na przykład papryką, pieczarkami, pomidorem. I znając nasze dzieci, wiemy, że na przykład takich pomidorów czy pieczarek w środku sosu nie zjedzą. I na końcówce tego gotowania, kiedy już dodajemy te nasze warzywa, po prostu tak samo odlewamy sos, w którym już jest na przykład kurczak, czy co tam dodajemy do tego curry, razem z tym sosem na przykład pomidorowym. I dopiero na koniec dodajemy tą przyprawę curry, która jest dość na przykład ostra i wiemy, że nasze dzieci jej nie zjedzą, ale pamiętajmy też o tym, że warto jest dodać na przykład świeżą paprykę na talerzyk dziecka, żeby dziecko chociaż widziało, że jest takie coś jak warzywo papryka i może akurat skusi się i spróbuje takie warzywo surowe zjeść. W tych obiadach właśnie o to mi chodziło, że nie, że dla każdego gotować osobny obiad, tylko z jednego obiadu wyczarować, to jest takie, wiecie, wyczarowanie czegoś, co, z czego wszyscy będą zadowoleni. I teraz, kiedy nasza lista jest już gotowa, nasz planer jest już gotowy, zabieramy się za tworzenie naszej listy zakupów. I teraz możemy taką listę zakupów zrobić na normalnych karteczkach, takich malutkich karteczkach, ale też możemy znaleźć super aplikacje, które pomogą nam w tworzeniu takich list. I tutaj mieszkając w Anglii, ja znalazłam taką aplikację, która się nazywa AnyList. I ta aplikacja dla mnie jest po prostu idealna. Jest to, ja mam w wersji podstawowej, nie wykupywałam żadnych subskrypcji, ponieważ ta wersja podstawowa mi wystarcza. I taka aplikacja po prostu pomaga nam w zorganizowaniu sobie takiej listy zakupów, bo w tej na przykład, co ja mam, wypisuję sobie wszystkie produkty, które potrzebuję i ta aplikacja sama jakby dopasowuje mi te produkty do grup, w których one powinny się znajdować. Także chodząc po sklepie, wchodząc na przykład w dział z lodówkami, mam wszystkie produkty wypisane, które w tej lodówce powinny się znajdować i po kolei idę i sobie jakby pakuję te produkty do mojego koszyka. Tak samo idąc na dział warzyw, w tej aplikacji znajdują się wszystkie moje produkty, które powinny się znajdować w danym dziale. I naprawdę, uwierzcie, to jest ogromna, ogromna pomoc w oszczędzaniu czasu, bo nie musimy krążyć, wiecie, po tych alejkach, bo jednak w takiej liście zapisując sobie na przykład, nie wiem, mleko, jajka i na przykład krewetki mrożone, to no wiadomo, że mleko nie stoi koło krewetek mrożonych, a tym bardziej krewetki mrożone nie stoją koło jajek. Także te aplikacje naprawdę pomagają w organizowaniu naszych list zakupowych. I tak już na sam koniec, to myślę, to jest taka kropka nad i. Robiąc sobie takie nasze planery, pamiętajmy o tym, żeby tych planerów nie wyrzucać. Bo na przykład, jak już zrobimy sobie 5 takich planerów, mamy już plan tygodnia na 5 tygodni i po prostu możemy sobie je wymieniać. W jednym tygodniu może być jeden planer, w drugim tygodniu drugi planer i po prostu je sobie wymieniać z tygodnia na tydzień i już mamy jakby za sobą tworzenie kolejnych planerów. I co jest właśnie, wracając do tych aplikacji, co jest najlepsze w tych aplikacjach, to, że nasze listy zakupów się po prostu sejwują i zostają tam na zawsze. Idąc później na przykład na zakupy, wybieramy produkty, które chcemy sobie kupować, a których nie chcemy kupować, wykreślamy od razu w dół. I to jest mega oszczędność czasu. Tworząc taki planer, warto też pamiętać o produktach, które nie zawsze znajdą się w naszych posiłkach, jak na przykład ciasteczka. Wiemy, że mamy w planach upieczenie ciasteczek, więc pamiętajmy o tym, żeby dopisać sobie produkty, które potrzebne są
do zrobienia na przykład tych ciasteczek. Albo wiemy, że na sobotę albo na niedzielę mamy gości w domu i na pewno upieczemy jakieś pyszne ciasto, to pamiętajmy, żeby dopisać produkty potrzebne do tego ciasta, do naszej listy zakupów, żeby nagle w sobotę rano nie obudzić się i znowu gnać do sklepu, a sobota, uwierzcie mi, to jest najgorszy dzień chyba w tygodniu do robienia zakupów. Ja mam okropne doświadczenia z zrobieniem zakupów w sobotę. Ja najczęściej wybieram pory wieczorowe, kiedy w sklepach już jest zazwyczaj mało ludzi, a towar zazwyczaj jest wykładany wieczorami, aby był już gotowy na rano, kiedy właśnie ta największa ilość osób przyjdzie do sklepu. I już tak naprawdę na sam koniec mam do Was taką ogromną prośbę. Jadąc na zakupy, pamiętajmy o własnych reklamówkach. I ja ostatnio na zakupach zapomniałam o moich reklamówkach i uwaga, nie kupiłam nowych reklamówek, tylko ładowałam wszystko z powrotem do wózka, z wózka pakowałam to do bagażnika i później jak przyjechałam do domu, pobiegłam szybko do domu po reklamówki, spakowałam z bagażnika wszystko do reklamówek i to była taka moja nauczka. I na pewno następnym razem będę pamiętać, żeby dwa razy sprawdzić, czy rzeczywiście te reklamówki są ze mną, żeby nie robić sobie po prostu kolejnej pracy i tracić czas, który zaoszczędziłam na zakupach. No niestety, człowiek uczy się na błędach, ale warto pamiętać, żeby tych reklamówek za dużo nie kupować. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście liczę na Wasze kciuki w górę. Jeśli macie takie swoje sprawdzone sposoby robienia przemyślanych zakupów, to piszcie w komentarzach. Ja naprawdę z chęcią poczytam i może je zastosuję u siebie. A teraz żegnam się z Wami i zapraszam już na kolejny film. Pa!